Cześć, zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym skupimy się na tapicerce skórzanej Lamborghini Diablo, czyli kolejny, bardzo długi, trudny, ale też i ciekawy projekt Patryka Mikiciuka. Natomiast tym razem będą goście. W związku z ogromem prac zaprosiliśmy do współpracy i do pomocy guru od skór, czyli firmę Colorlock Polska. No to zapraszam. Oczywiście jest z nami nasz Mariusz, czyli nasz fachman, mistrz od tapicerek skórzanych. Jeżeli chodzi o Colorlocka, Łukasz Kordyjak, właściciel i człowiek, od którego uczyłem się ja, jak i cała nasza ekipa, no wszystkiego właściwie o tapicerkach skórzanych, i dzisiaj będzie miał dla nas naprawdę bardzo dużo ciekawostek. Jest z nami również Misza, czyli człowiek numer jeden w Colorlocku, tak mogę powiedzieć? Już Łukasz jest jeden. Tam wszyscy są numerem jeden, ponieważ na co dzień zajmują się tylko i wyłącznie renowacją tapicerek. Zresztą Misza też i nas uczył tego fachu, tak możemy powiedzieć. Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj wspólnie, no bo właśnie tej pracy jest bardzo dużo, mnóstwo elementów. Niektóre co prawda sobie przejrzeliśmy i od razu pojadą do tapicera, natomiast to co da się uratować, będziemy ratować. Jeżeli chodzi o ocenę stanu, oględziny tapicerki skórzanej z Diablo, to w jednym z odcinków na kanale Patryka już powiedzieliśmy co nieco, natomiast dzisiaj chciałbym, żeby wypowiedzieli się mistrzowie, czyli Łukasz i Misza, co tak naprawdę oni zauważyli tutaj i jakie problemy mogą nas czekać. No, z tymi mistrzami to już nie przesadzę. Ale myślę, że praktyki trochę mamy. Co prawda, żeśmy się wcześniej od Diablo nie robili, ale ta skóra od innych aż tak bardzo się nie różni. Fakt, że dobra skórka włoska z lat 90. Ale pierwsze, co się rzuca w oczy, że tu ktoś był wcześniej i to nasi nie byli. Tak. Bo ta farba to nie dość, że no nie została dobrana dobrze, o czym zaraz powiem. No ale jest ogrom pracy, bo jest kilkadziesiąt elementów. Na większości są uszkodzenia, część tylko jest do odświeżenia, natomiast najwięcej bałaganu zrobiła po prostu farba, która została nałożona nieumiejętnie, bo to widać miejscami, że jest jej za dużo, przez to skóra zrobiła się twarda. Jak to powiedziałeś, wałkiem? No może nie wałkiem, ale po prostu podejrzewam, że problem był z kryciem i ktoś nie trafił w kolor, bo kolor był zupełnie inny wcześniej. To jest semi-anilina, tak jak wcześniej już myślałem, i rzeczywiście to się potwierdziło, że ona chłonie. Jak czy możemy w ogóle pokazać to, bo to może być ciekawostka dla widzów. No tak by było najlepiej. Tego nie było wcześniej widać przy czyszczeniu, dopiero jak zdjęliśmy tą dzisiaj starą warstwę, tą po renowacji, tak można powiedzieć, to odkryliśmy tą właściwą warstwę skóry i właśnie okazało się, że jest to ta sama anilina. Zobaczcie, jak ona się od razu zmienia kolor. Ona ciemnieje, pije wodę i podejrzewam, moja teoria jest taka, że po prostu ona z biegiem czasu wyblakła, ten kolor nie był biały, tylko bardziej żółty, a ktoś, no nie wiedząc jak to wygląda i chcąc sobie zadać mniej pracy, najzwyczajniej pomalował to wszystko na biało. Oryginalny kolor też Wam zaraz na przebitkach pokażemy. W takich wypadkach, w wypadku youngtimerów czy oldtimerów, tych oryginalnych kolorów szuka się tam, gdzie przede wszystkim nie było działania światła. No i też te miejsca, które nie są narażone na taką codzienną eksploatację, czyli jakieś schowki, po demontażu fotela rozsuwa się te szwy i przeszycia, patrzy się, jak to tam wcześniej wyglądało. Teraz możemy pokazać, jak ten kolor w oryginale wyglądał. Oczywiście on tutaj troszkę... To było wszystko przysłonięte, więc tu nie dolakierowali. On też się troszkę zmienił, ale tutaj ewidentnie ktoś wszedł w ten biały i skóra semi-anilinowa
która jest wystawiona długotrwale na słońcu, ona po prostu bleknie, czyli kolor traci swoje właściwości i ona będzie dążyła do takiej białości. Ja jeszcze poszukałem trochę na internecie i udało mi się na eBayu znaleźć próbnik oryginalny z Lamborghini, z Diablo. Tam występowało 7 kolorów z tego, co mi się udało naliczyć, bo zdjęcie dość słabej jakości. I rzeczywiście jest taki jeden kolor, który przypomina ten, który przed chwilą widzieliście. Ten beż. Ten beż. Ale biały też był. Biały też był, dokładnie. I myślę, że tego beżu będziemy się też trzymać tak, żeby jak najbardziej przywrócić oryginał tym fotelom. No z takich ciekawostek na pewno fotele są ciekawie uszyte, bo mają dużo przeszyć, mają też nietypową perforację z wentylacją. No roboty jest też dużo dlatego, że dużo tych miejsc jest pochowana w szwach z uwagi na przeszycia, także będzie trzeba mocno sobie pomagać tutaj, żeby w te wszystkie zakamarki dojść. Do tego dochodzi kiedra w innym kolorze, było, żeby było ciekawie. Także no, praca bardzo przyjemna, aczkolwiek czasochłonna i technicznie no, dość ciężka. No ale oczywiście to jest tylko kwestia chęci naszych i czasu. Myślę, że czas. Spokojnie sobie... Ja to ostatnio bardzo mocno podkreślam, że ten czas jest tutaj najważniejszy. Tutaj czas jest najważniejszy. Na szczęście wiem, że nie tylko my mamy, potrzebujemy dużo czasu, żeby ten projekt popchnąć dalej, no bo auto wiecie w jakim jest stanie, bo pewnie zaglądacie do Patryka na kanał. No zanim będzie zrobione i przyjedzie, to jeszcze minie czasu. Myślę, i zanim te elementy później trafią do środka. Myślę, że ze skórami znużymy. Na spokojnie. W tym czasie. Na spokojnie. No i cóż, chyba tyle. Skóra fajnej jakości, projekt bardzo fajny, dzięki w ogóle za zaproszenie. No i miło nam, że możemy z tym pomóc. Powiem szczerze, jak pierwszy raz zobaczyłem ten samochód, to myślę sobie, kurczę, fajnie by było skóry zrobić. No i marzenia się spełniają, jak widać. Super, dziękujemy, że jesteście i nam pomagacie. Zabieramy się do pracy. Dokładnie.
mamy tutaj bardzo ciekawy temat, jeżeli chodzi o kierownicę. I tutaj z Łukaszem chciałem porozmawiać na ten temat. Tak samo w ogóle w tym samym czasie robimy Lancera 6 i tam też jest tą techniką robiona kierownica. Powiedz mi, bo ona jest tu klejona. No, nie jest szyta. Wychodzi na to, że tak, jest bardzo mocno ścieniowana, używa się ścieniarki do tego. A jak to wygląda z tym ścieniowaniem? Jest maszyna po prostu, która ci w stanie przeciąć, żeby skóra była cieńsza. Czyli normalnie jak mamy tam jakąś grubość, nie wiem, jest milimetr, tak? No, jest nawet i grubiej. Nawet grubiej. To co, to robi po prostu? Dokładnie. Tak ścieniu. Jak tu? Zobacz. Tak, dokładnie tak jak tu. I czasem ścina się to po pokażemy całości. Zaraz to w przybitkę. A czasem tapice, żeby móc dotrzeć w jakieś miejsca trudno dostępne, ścienia tylko na końcu. Natomiast tutaj no, jest mega robota zrobiona, bo tak po prawdzie, chyba z uwagi na kształt, większość tej kierownicy jest po prostu oklejona. No, ciężko będzie to odtworzyć. Jest w razie tylko czego. To, tak. Dokładnie. Natomiast reszta jest po prostu klejona, także no taka koronkowa robota. Rzadko. W ogóle kiedyś robili też bardzo cieniutkie takie, one były zupełnie inne. Zupełnie inne, znaczy ta jest po prostu taka tak prosta w tym swoim sportowym designie, że aż piękna, powiem szczerze. No, dawno taki nie widziałem. Zastanawiam się tak tylko, bo nie jedno auto japońskie robiliśmy i wy pewnie również. I niestety ta jakość pozostawia zawsze dużo do życzenia. Mam tu na myśli, no głównie jakby jak robiliśmy to, to był to lakier jednak. No i Japończycy mają to do siebie, że jeżeli robią jakąś renowację, to lecą po wszystkim. Po uszczelkach, po listwach, wszystko jest zalakierowane. I jakby tutaj, na tych fotelach, też widać ewidentnie taką japońską robotę i zaczynam się zastanawiać, czy oni naprawdę są tacy słabi są w tej renowacji, w detailingu, w lakiernictwie. Jak myślicie, z czego to wynika? No bo to, co Patryk powiedział, przecież to nie jest auto za, nie wiem, za 100 tysięcy, tylko to jest samochód za bardzo grube pieniądze, a ta renowacja, z tego co wiem, ona była robiona wbrew pozorom niedawno, bo on coś mówił, że to było jakieś 10 lat temu, więc już ta technologia była. Czyli wiecie co, no mamy kolegę w Japonii tak naprawdę, który jest dystrybutorem Color Locka w Japonii, jest to mój kolega. Powiem szczerze, że te prace, które widziałem i on robił, no to manualnie, jest to mega zdolny człowiek. Na 100% myślę, że manualnie oni są w stanie często, gęsto dłużej nad detalem siedzieć niż Europejczycy, ale ja uważam, że to po prostu międzynarodowa zmowa handlarzy. Handlarze działają często, gęsto, no, tak samo jak w Polsce, tak samo i w Japonii. No, tam słyszałem takie opinie, że tam dużo rzeczy się robi po prostu z pominięciem, ale tak samo sprawa ma się w Dubaju. No to tak. Jest kwestia tego po prostu, ile te auta są w stanie na takiej renowacji zyskać, podejrzewam, na wartości. Jeżeli tam klient nie zwraca na to uwagi, tak na przykład jak u nas na wystawach, gdzie jakieś są oceny przykładowo oryginalności albo jak to wygląda i ktoś to kupuje, no to niestety jakoś idzie w dół. Technologia w Japonii jest do renowacji odpowiednia. Oni też w sumie taką mentalność mają, oni lubią przykładać uwagę do detali i dbać, tak? Wystarczy zobaczyć, jak herbatę tak potrafią robić, jakie to są procedury do tego. Dlatego tym bardziej mnie to zastanawia. Ciężko mi powiedzieć, jak to dokładnie wygląda. Ja myślę, że po prostu tak to jest odbierane w środowisku handlarzy, że po prostu tak tą renowację się robi. Wątpię, że to ktoś zlecił komuś do zrobienia. Dla siebie. Dla siebie, dokładnie. To auto raczej ktoś próbował tanim kosztem doprowadzić do jakiegoś porządku. Zresztą no to chyba też widać na tych pozostałych odcinkach, że tam dużo się działo. Tak. No i myślę, że no tutaj to jest, że tak powiem, już całościowy obraz tego. Myślę, że też nikt nie poświęciłby tyle czasu na skóry, jeżeli gdzie indziej było chodzone na skróty. No tak. To jest takie robienie na samuraja. Na samuraja. To
koniec dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że udało się pokazać troszeczkę pracy, jesteście z tego zadowoleni, też troszeczkę smaczków, które przywiózł nam Łukasz i Misza. Myślę, że to wszystko sprawiło, że odcinek był bardzo ciekawy. Oczywiście nie będziemy pokazywać renowacji wszystkich elementów, ponieważ jest ich naprawdę mnóstwo. Zresztą przed nami jeszcze mnóstwo pracy, ponieważ dzisiaj tak naprawdę zrobiliśmy właściwie jeden element, tak można powiedzieć. Pracy jest naprawdę jeszcze dużo, więc będziemy działać. Czy chcecie jeszcze coś dodać? Głównie pytanie do ekipy z Colorloka. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Tak jak powiedziałeś, praca to dopiero się zaczęła. My jakoś podzieliliśmy się swoją wiedzą, konsultacje przeprowadziliśmy, zobaczyliśmy, co się da, czego się nie da, powiedzieliśmy naszym zdaniem. No a dalej to już po prostu trzeba będzie element po elemencie. Mariusz ma pracę na kilka tygodni. Myślę, że brak pracy nie da. Nie, absolutnie. Także my zabieramy się ostro do pracy. Zresztą tam chłopaki z blacharką, właściwie najpierw teraz to z ramą, działają, więc pracy jest jeszcze dużo, zanim całe auto zostanie już uzbrojone i później w całości, mam nadzieję, że też przyjedzie do nas. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję za odwiedziny ekipie z Colorloka. Swoją drogą, dla osób, które nie wiedzą, to Colorlok ma również swój kanał, po prostu Colorlok Polska, prawda? Na YouTubie. No właśnie. Tam Łukasz prowadził wiele odcinków, teraz Kasia. Kasia, dokładnie. No właśnie. Więc jeżeli jesteście zainteresowani bardziej wejściem w tematykę renowacji skór, no to odsyłam do tego kanału. My zostajemy tak ogólnie przy całym detailingu, przy tym ogólnym procesie. Musimy się jakoś dzielić tym wszystkim. Specjalizować. Tak jest. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!